Tradycyjnie w styczniu każdego roku szkolnego Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze przyjmuje najlepszych hotelarzy z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W dniu dzisiejszym oczekujemy na grupę 40 uczniów reprezentujących 20 szkół hotelarskich właśnie z tych województw, którzy będą uczestniczyli w okręgowych eliminacjach Olimpiady Hotelarskiej. Jest to przedsięwzięcie dość duże i odbywa się już po raz siódmy. Siódmy raz będziemy gościć uczniów ze szkół hotelarskich tu u nas w szkole. Równocześnie poza Jelenią Górą eliminacje odbywają się w 8 miastach w Polsce, a efektem zmagań uczniów będzie olimpiada na szczeblu ogólnopolskim, która odbędzie się w Kołobrzegu. Tam 30 najlepszych hotelarzy z Polski będzie walczyło o miano najlepszego hotelarza, mistrza hotelarstwa w Polsce. W dniu dzisiejszym odbywa się siódma edycja Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematem przewodnim tejże olimpiady są usługi hotelarskie w środkach transportu. Uczniowie, którzy przejdą do eliminacji do etapu centralnego, który odbędzie się w kwietniu bieżącego roku, będą zwolnieni z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Nie będą musieli zdawać w szkołach tegoż końcowego egzaminu, ale oczywiście etapu pisemnego. Ważne są też nagrody. Ci, którzy zakwalifikują się do etapu centralnego i mają szansę otrzymać nagrody rzeczowe, ale również mogą powalczyć o indeksy na uczelnie wyższe. Ci, którzy będą również i w etapie okręgowym, czy też w etapie centralnym, mogą sobie zapisać w CV i ubiegając się o pracę, na pewno pracodawcy wezmą to pod uwagę, ponieważ startują tutaj najlepsi przyszli hotelarze z okręgu województwa dolnośląskiego i Opolszczyzny. Start w olimpiadzie umożliwi mi może zdobycie lepszej pracy, jeśli zdarzy się zwycięstwo, to może wygranie tego indeksu na studia. No i dużo możliwości na pewno. Jak oceniacie tutaj czas spędzony w szkole? No myślę, że na pewno to nie były zmarnowane 4 lata, że zarówno nauczyciele przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących bardzo dobrze nas przygotowują nie tylko do konkursów i olimpiady, ale przede wszystkim do egzaminu zawodowego. I myślę, że powinny być tego dobre efekty. Przyjechałam z Legnicy. Przede wszystkim są to korzyści takie, no, przygotowuję do egzaminu na pewno. To jest bardzo ważne, duża wiedza. No i interesuje mnie to. To jest bardzo interesujące. Hotelarstwo i gastronomia. To jest coś, co mnie interesuje. Przyjechałam z Wałbrzycha. Mam na imię Natalia i zdecydowałam się na ten konkurs, ponieważ chciałam zasięgnąć nowych możliwości, może nowych doświadczeń i bardzo podoba mi się ten kierunek. Ogólnie można powiedzieć, że interesuję się hotelarstwem i bardzo się cieszę, że to mogę tutaj być.